Uzupełnij tabelę. Wpisz odpowiednie wartości, stóp i cali. Mamy po lewej wpisane wartości w stopach i w zadaniu chodzi o to, żeby podać ile to jest cali. Wiemy, że jedna stopa to równowartość 12 cali. W związku z tym możemy wypełnić pierwsze pole. 12 cali to jedna stopa i odwrotnie jedna stopa to 12 cali. Teraz dwie stopy. Dwie stopy to będzie w calach 2 razy 12 cali. 12 cali przypada na jedną stopę, 2 razy 2 stopy daje nam 24 cale. W następnej linijce mamy 5 stóp i 12 cali na stopę, czyli 5 stóp w calach to będzie 5 razy 12, czyli 60 cali. I na koniec 10 stóp. 10 razy 12 cali na stopę to po wymnożeniu 120 cali.